Cześć, witajcie wszystkie Mango Szproty kochane. Dzisiaj mam dla was zaległy unboxing. O, kto by pomyślał, dwóch Akibento. Tak, zapomniałem w sumie troszeczkę o nich. Miałem je otworzyć już przed Pyrkonem, ale się nie wyrobiłem. Od razu mówię, że autofokus może troszeczkę szaleć w tym odcinku, bo nagrywam to komórką. Starą komórką mojej mamy. Także nie wiem, do czego ona jest zdolna, jeszcze jej nie rozpracowałem do końca. A kurwa. Nie wiem, co jest w środku. Nie mam zielonego pojęcia, bo niby były te tematyki paczek, ale myślicie, że ja to pamiętam? Dajcie spokój, ludzie. Otwieramy. A, i teraz nie widzicie, co jest w środku. Ja widzę, nie macie poglądu już od samego początku, tak? No. Także się przekonajmy. Zacznijmy od tego. To jest, moi drodzy, maskotka Trunksa. Bardzo urocza maskotka Trunksa. Toei Animation. Ale ma dupę. No, powiem wam, że wygląda śmiesznie. Także możliwe, że powędruję do kogoś z was, bo wy lubicie Dragon Ball'e te wszystkie, a ja mi są niepotrzebne pluszaki. Posadźmy go tutaj, niech sobie leży. A my wyjmujemy kolejną rzecz. A, w sumie nie zaczęliśmy od koszulki, ale to później. O, no proszę, karty do gry z Evangeliona. Możemy je otworzyć? Ostatnio były karty z Shingeki no Kyojin, to zniszczyłem pudełko. Spróbuję tym razem go nie zniszczyć. A, otwórzcie się, cholery. No i zniszczyłem pudełko, patrzcie. Wiedziałem, że tak będzie. Jak oni robią te pudełka w ogóle? Dobra, udało mi się. Są karty z Evangeliona. No, generalnie wykonane są całkiem ładnie, przyzwoicie. Mnie się to podoba. Nie wiem, czy macie wyostrzone macie. Tak, wszystko widzicie. Także za dużo Asuki. Naprawdę za dużo Asuki. Ja nie lubię Asuki. Ale generalnie... Nie, no spoko karty. Bardzo ładnie wykonane. I logo nerwu jako Joker. Powiem wam, że co jak co, ale normalne karty z wizerunkami po prostu bohaterów z anime są całkiem fajne. Fajny gadżet. Praktyczny. Może się kiedyś przydać do jakiejś gierki na nudę, także spoko. Co mamy dalej? Dalej, czy to jest jakiś kubek? Nie, kuźwa! To jest ramen! Nie wierzę, że dali jedzenie do Akibento. Oryginalny ramen z Naruto, gotowy w 3 minuty. Może w sumie go otworzę. Mogę go otworzyć? Mogę go otworzyć. Nie chcę zniszczyć opakowania, ale... A już ciul z tym. O! Sapporo Ichiban. Tu Ichiraku powinno być. No dobrze, także będę mógł sobie posmakować ramenu. Fajna sprawa. Następna rzecz to koszulka. Przekonajmy się, co w niej jest. Co jest na niej? Widać ją tu? Widać. Koszulka jest w takim mecha temacie. Także ma całkiem fajny nadruk. Jedna z fajniejszych w Akibento. Także mogę powiedzieć, że podoba mi się. Co dalej? Mamy przypinkę. Przypinka z tematyką paczki, czyli Universe. Wszechświat, kosmos. Z tym jest związana ta paczka. Nie wiem, co tu robi ramen z Naruto. Może to dlatego, że w Naruto pod koniec były supermocy jak z Dragon Balla. Ale tu jest jeszcze kilka rzeczy. Jest, moi drodzy, naklejka z Black Rock Shooter, która nie chce spaść na dół. Ale generalnie jest to naklejka, no, z tą główną bohaterką, której imienia nie pamiętam, ale ona teraz nie chce spaść na dół. Mam to otworzyć? Mam to otworzyć? Czy mam to otworzyć? Nie słyszę was. Głośniej krzyczcie. Tak, otworzę to. O, chodź tu. Tak oto wygląda sobie laska z Black Rock Shooter. Oglądałem to tak dawno temu, że totalnie nie pamiętam jej imienia. Ale tutaj jest jeszcze podkładka pod myszkę, również z Black Rock Shooter.
I ta podkładka wydaje się całkiem ładna. Także, moi drodzy, powiem wam, że ta paczka nie jest taka najgorsza. Jest sporo praktycznych, przydatnych rzeczy. Jest ramen, który można zjeść, są karty do grania, jest podkładka pod myszkę. Są takie rzeczy, których faktycznie można używać w tej paczce. To, co nam tu jeszcze zostało, to kartka Universe z tematyką paczki. Generalnie jest wszystko, ale widzę, że mogło nam się trafić aż 6 Dragon Ballowych maskotek. Nam się trafił akurat ten Trunks tutaj, a tymczasem mogły się trafić Goku, mogły się trafić jakieś Vegety, nawet Black Goku mógł się trafić, tak, także fajna sprawa. Oprócz tego ja tu widzę, że wszyściutko jest. I przechodzimy do kolejnego Akibento. Matko kochana, Poczta Polska, kto tym tak rzucał? Patrzcie tu. Patrzcie tu. Patrzcie tu. Aaa, już dobra, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Może ja postawię to pudełko. O tutaj. Żeby stanowiło jakieś tło. Tego Trunksa, te karty też już weźmiemy. Dobra. Nożyczki się jeszcze mogą przydać, jakby coś było badziewnie zapakowane, a tymczasem otwieramy. I co my tu mamy? Już na początku jakieś dziwactwo mi się rzuca w oczy. To jest jakaś poduszka, która kojarzy mi się z magiczną dziewczynką. No spójrzcie na to tylko. Czy to jest zagłówek? Taki, wiecie, żeby jak sobie jedziesz autobusem, to żeby cię kark nie napierdalał? Nie wiem, to jest możliwe, że to jest coś takiego. Ale nie wiem, z jakiej to jest serii kompletnie. Czy to jest jakiś Maho Shoujo, czy to jest jakiś... No to może być jakaś czarodziejka z Księżyca, albo cholera wie co. Lecimy dalej. Może od razu miejmy z głowy koszulkę. Koszulka już widzę, że ma motyw z Danmachi. Widać tam co? Chyba widać na druk, dobrze. Jest okej. To są cienie postaci. Mnie się wydaje, że to może być jakiś Danmachi, bo tam była taka scena i to chyba nawet w którymś z pierwszych odcinków. Ale whatever. Koszulka całkiem ładna. Chociaż ta z pierwszego boksa mi się bardziej podobała. Co to jest? Znowu słodycze. Ej, słuchajcie, Akibento zaczęło dodawać jakieś naprawdę dobre japońskie jedzonko. Znaczy, ja nie wiem jeszcze, czy dobre. O tym to się dopiero przekonam. Tym razem jest to jakiś jan-jan. Jakieś takie, widzę, że paluszki, które możesz sobie maczać w truskawkowym sosie. Czy tam kremie. Jeden ciul, ale... Wygląda smacznie. Aż się nie mogę doczekać, kiedy się w tym zatopię. Matko kochana. Ale dobrze. Dobrze, że japońskie słodycze są w Akibento. Troszeczkę mi tego brakowało w poprzednich paczkach. Szczególnie w paczce związanej z jedzeniem brakowało mi jedzenia. Tymczasem co mamy dalej? Mamy naklejki z ReZero. Zaraz je rozpakujemy. Bo widzę, że ich jest kilka. Okej, okay, jest dużo naklejek, ale to wiem, że to jest Emilia. Oglądałem ReZero, wiem, że to jest Emilia. Ale kto to jest? Pozdro dla kumatych. Co jest dalej? Dalej jest opaska na rękę z Konosuby. Do tej pory widziałem w Akibento tylko jedną. Z Kuroshitsuji, a że ja nie lubię Kuroshitsuji, to sobie jej nie zakładałem, ale Konosuba akurat lubię, bo tu jest Megumin. Tu jest... A kuźwa. No i oczywiście poruszyłem kamerą. Ale generalnie Konosubę lubię... O! No tak, to się czasami zdarza. Chciałem ją po prostu założyć. Może po prostu... Nie na moją rękę, może na rękę jakiegoś dziecka. No cóż, mówi się trudno. I co ja tu jeszcze widzę? O! Widzę... Danmachi. To jest manga?
No jasne, że manga. Mogłaby być w sumie nowelka, ale Akibento zawsze daje mangi, a nie nowelki w swoich paczkach, także można się było spodziewać. Ale fajnie, do kolekcji popędruje, bo to jest chyba pierwsza manga od Akibento, która jeszcze nie została wydana w Polsce. Wszystko, co poprzednio dawało Akibento, już było dawno wydane w Polsce, a Danmachi w Polsce jeszcze nie mamy. A, Hestia wygląda jeszcze bardziej... biuściasto na tej okładce niż w anime. Ale dobrze. Została jeszcze przypinka. Przypinka mówi nam, że tematyką paczki jest Fable. Także fajnie. I na koniec mamy taką oto kartę. Jest tutaj bardzo ładna, bardzo interesująca czarownica. Bardzo, prawda, zmysłowa. I... co my tu mamy? Jak sobie zrobimy selfie w koszulce, to możemy wygrać tę postać, która nie wiem jak się nazywa. W stroju pielęgniarki, oczywiście. I... to jest Rem. Kto to Rem? I mogliśmy trafić słodycze w trzech różnych smakach. Mogliśmy trafić oczywiście Konosuby, opaskę nieszczęsną. I... no, i to jest właśnie to, co się daje na szyję, żeby cię tam nie napierdalał kark. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy, w tym Akibento, znaczy w tych dwóch Akibento. Był mały fail, był... co tam było? Było troszkę śmieszków, były jakieś słodycze, które pewnie zaraz wpieprzę. Jakieś, kurde, rameny i inne gówna. Znaczy gówna. Fajne sprawy. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.